Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić japoński sernik. Jest to bardzo puszysty sernik, rozpływający się w ustach i jak widać trzęsący się jak galaretka. Jeśli chcecie przygotować taki serniczek w domu, zapraszam do oglądania. Dobrze, to teraz zabieramy się do pieczenia. Do przygotowania sernika japońskiego będziemy potrzebować 4 jajka, 150 ml mleka, 200 g serka kremowego, może to być Philadelphia lub mascarpone na przykład. . 70 g mąki pszennej, 1 łyżkę skrobi ziemniaczanej, 80 g cukru, 30 g masła oraz 1 łyżeczkę soku z cytryny. Do miski wlewamy mleko, dodajemy serek oraz masło. I teraz serek oraz masło musimy rozpuścić w mleku, czyli do większego garnka nalewamy wodę, wkładamy nasz garnek z mlekiem, serkiem i masłem i podgrzewamy. Podgrzewamy do momentu połączenia się wszystkich składników. Następnie zdejmujemy naczynie z ognia, bierzemy większą miskę oraz sitko i przelewamy przez sitko, aby pozbyć się wszystkich grudek i żeby masa była kremowa. W tym celu możemy użyć łopatki lub łyżki i przecieramy całą masę przez sitko. Teraz nasz mleczny krem mieszamy i dodajemy żółtka. Następnie musimy przesiać mąkę oraz skrobię. I wszystko razem mieszamy. Teraz wlewamy sok z cytryny i mieszamy. Po wymieszaniu wszystkich składników odkładamy na chwilkę miskę na bok. Bierzemy drugą miskę, wlewamy białka i miksujemy. Dodajemy cukier w 3 turach. Kiedy otrzymaliśmy już gładką, puszystą i błyszczącą pianę, bierzemy naszą miskę z mlecznym płynem i łączymy białka powoli. Mieszamy delikatnie, żeby nasza masa pozostała puszysta.
bierzemy naczynie żaroodporne, które będzie większe niż tortownica. Tortownica ma mieć 18 cm średnicy. Do naczynia wlewamy gorącą wodę, a tortownicę od spodu owijamy folią aluminiową, żeby woda nie dostała się do środka, a wewnątrz wykładamy dno oraz boki papierem do pieczenia. Papier musi troszkę wystawać poza formę, musi być troszkę wyższy, gdyż nasze ciasto sporo urośnie. Teraz wlewamy do tortownicy ciasto. I tortownicę wkładamy do naczynia żaroodpornego z wodą. I teraz pieczemy pierwsze 20 minut w 160 stopniach, a następnie 60 minut w 120 stopniach. I nasze ciasto po tym czasie jest gotowe. Wyciągamy sobie tortownicę na przykład na ręczniczek kuchenny lub ściereczkę. Powoli usuwamy folię aluminiową. I od jeszcze ciepłego ciasta odklejamy papier do pieczenia. Sernik japoński możemy podać bez żadnych dodatków lub możemy opruszyć cukrem, pudrem i ułożyć na nim owoce. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia!